Witam, otworzę 5 saszetek ekstra klasy 2.15, 2.16. I tak, Tomisław Brozić, Górnik Łęczna, Marcin Kamiński, Lech Poznań, Piotr Grzelczak, Jagiellonia Białystok i trofeum, super, jedynka, trofeum, super, naprawdę, super ta karta jest, fajnie to wygląda. Alan Uryga, Wisła Kraków, Wschodząca Gwiazda i Kato pod Beskidzie, druga saszetka. Kucharczyk, Legia Warszawa, Marek Zieńczuk, Ruch Kożów, Rafał Bogusky, Wisła Kraków, ulubieńcy fanów, Hamalainen, Lech Poznań, kapitan, Grzyb, Jagiellonia Białystok i zawodnik z potencjałem, Chmiel pod Beskidzie. Tak, Dawid Kudła, Pogoń Szczecin, Jakub Szmatuła, Piast Gliwice, Kiełb, Śląsk Wrocław, kluczowy zawodnik, Sobolewski, Górnik Zabrze i Guldan, Zagłębie Lublin, Sebastian Madera, Jagiellonia Białystok i przedostatnia, Przedostatnia. Pyłypczuk, Korona Kielce, Pawelec, Śląsk Wrocław, Duszan Kucjak, Legia Warszawa i super karta ekspert, Arkadiusz Głowacki, Wisła Kraków. Zawodnik z potencjałem Sasa, Piast Gliwice i Tomasik, Jagiellonia Białystok, a więc z tych lepszych, to jest zawodnik z potencjałem, kluczowy zawodnik, zawodnik z potencjałem, kapitan, ulubieńcy fanów, wschodząca gwiazda oraz myślę, że te najlepsze karty, ekspert Arkadiusz Głowacki i trofeum jedynka, pierwsza karta. Naprawdę, myślę, że ekspert to będzie chyba najlepsza akurat z tego unboxingu karta. Super się świeci, a więc jak dla mnie super, super karty. Jeszcze bym zapomniała, ostatnio jeszcze szybko dostała, tak się rozpędziłam. Jeszcze mam Akahoshi, Pogoń Szczecin, Drągowski, Jagiellonia Białystok, Matras i super herb Legii Warszawa, Jakub Tosik, to już powtórka będzie, i Wschodząca Gwiazda, Mystykowski, Jagiellonia Białystok, a więc super naprawdę karty, ten ekspert świetnie wygląda. Wcześniej trafiłam też jeszcze HEP, Pogoń Szczecin i Podwójne Kłopoty, Legia Warszawa, Andrzej Duda i Nikolić. Więc super naprawdę karty. Tops się naprawdę chowa. A więc to by było na tyle.